tego nie dam, trzeba sprawdzić. Mam obrączkę. Widzisz ją? No. No hej, maleńka. Zaręczynowy jakiś. Ja dziękuję. Czekajcie, jest punca? Jest punca. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jestem dzisiaj z Michałem i dalej trzepiemy tą samą plażę. Powiem wam tak. My sprawdziliśmy jakieś 15% plaży, tak naprawdę. Okej, to są te 15%, które są najczęściej używane, ale praktycznie nie szliśmy jeszcze tam na boki. Może dwa razy się przeszedłem trochę bardziej na bok, tam za dużo sygnałów nie ma, aczkolwiek to nie znaczy, że nie ma tam fantów. Bardzo możliwe wręcz, że tam nawet jakiś gruby fant mógł się ostać, bo nie detektorystę tam chodziło ze względu na mniejszą ilość fantów. Dzisiaj będziemy sprawdzać dokładniej. Myślę, że zacznę od tego kwadratu tutaj. Dobra, wskakuję do wody. 18, 19, 20, raczej 2 złote. Płytko, nie za duży ten sygnał. Jak na to, że raczej jest płytko. Ale i tak myślę, że dwójeczka. Kopnięte, kopnięte. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Dzisiaj będzie... O, i 2 złote. Dwie złotówki. No to spoko. Spoko bardzo. Mam nadzieję, że dobrze mnie dzisiaj słychać będzie, bo wieje niemiłosiernie, raz z jednej strony, raz z drugiej. Postaram się tak obracać, żeby ten wiatr jak najmniej przeszkadzał. No i dobra, idę trochę głębiej się schłodzić, bo aż za gorąco. No i moi drodzy, mamy pierwszą biżuterię, która, nie wiem czy chcę, o jest, srebrne zapięcie od kolczyka. Tutaj mam bardzo ładne ID 6. Brzmi całkiem ładnie, więc możliwe, że kolczyk. Dlatego kopiemy. Dobra. Złotego kolczyka nie widzę, za to widzę dwie rzeczy. Po pierwsze, plastik bierzemy. Po drugie, kawałeczek obrączki polmosowej, czyli to, co jest wokół szyjki zawinięte. Ja to tak nazywam obrączka polmosowa, bo pije podobnie jak obrączka. No niestety może mieć przeróżne sygnały. Jak się rozdzieli, to może mieć naprawdę piękny sygnał na drobną biżuterię. Moneta z głębi. I czy to jest 5 zł PRL? Aha. 10 zł PRL, ale tak jest wytarte bardzo mocno. Długo już nie widziałem tak słabego stanu. Byłem pewny, że kopię 2 grosze, więc nie włączałem kamery, a tutaj takie ładne, soczyste sreberko serduszko. Srebrne serduszko, nie czerwone. Tak więc coś tam wpada powolutku. No po prostu piękny sygnał. 9, 10, ale spadło też 8. Więc ja wątpię, czy to jest 10 groszówka. To może być coś fajnego. 8, 9, czasami 10. O, widzicie, to by mogło być coś fajnego. Miałem dobre przeczucie, że nie 10 groszówka. A to jest kolejna blaszka chyba od jakiegoś polmosa. No dobra, trudno. Kolejny kolczyk, taki trójkąt mocy. Nie wiem, może taki spisek, te trójkąty takie, nie? Uff. Na razie jest lipa, powiem wam, ale też chodziłem po tym samym miejscu, gdzie już tutaj tak naprawdę tuptałem w większości, więc cały czas wychodzi, jest nadzieja. Powolutku chyba pójdziemy w tamtym kierunku. Kolejny sygnał, kolejny kolczyk srebrny. Zaraz my się przyjrzymy, bo ma całkiem ciekawy kształt, a ja właśnie te srebrne kolczyki... Ten jest z żółwiem. Ten jest z żółwiem. Jeszcze z żółwiem kolczyka nie miałem. A wy jakie najdziwniejsze kolczyki mieliście już? Możecie mi napisać w komentarzu, bardzo będę wdzięczny. Ja... Najdziwniejszy kolczyk to był ze śrubą. Kolczyk, który był w kształcie śruby. Miałem dwa kolczyki w kształcie zamka błyskawicznego. No... I to takie z dziwniejszych właśnie. Okej, szukam dalej. Tutaj mam całkiem ciekawy sygnał. Niby ID takie na groszówki, a dosłownie to 5 groszówek. Ale później się trochę zmienia i mnie jakoś nie przekonuje. Na pewno jest to ciekawy sygnał do kopnięcia. To może być biżuteria, może być pineska. No tak, pineski potrafią bardzo mocno skakać. Wyciągnąłem ich już tutaj trochę. Ta i tak się zachowywała całkiem przyzwoicie i mało skakała. Kolejne srebrne zapięcie od kolczyka i powiem wam, że
wykopując to zapięcie, jeszcze odkopałem jakiś sygnał, który jest na 20-22. Całkiem fajny sygnał, to raczej sreberko, powiem szczerze. Chociaż jest ten sygnał dosyć chyba głęboko. Więc ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć, czy to srebro, czy może nawet jakiś śmieć, polmos, perelka. Musiałbym mieć to płycej. Możliwe, że wykopałem, ale nie jestem przekonany. O, perelka. Widzicie, jednak perel. Hmm. 10 groszy? 20 groszy. Zobaczcie, jaki mały kawałeczek łańcuszka wykopałem. Tak, żeby wam zwizualizować, jakie sygnały się kopie dla drobnego złotka. O, dokładnie tej wielkości. Do torby. Uff. O, idzie Michał, idę z nim pogadać. Co? Kolejna drobna biżuteria mi wpadła i po chwili mi wypadła z rąk, nie? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Jakaś drobna, brzydka biżuteria. Szkoda, że jakiś fake. Do fantów. Za dużych sukcesów dzisiaj nie ma. Trzeba po prostu znaleźć na to dobre miejsce. No gdzie on mi wypadł? Miałem przed chwilą śrut od wiatrówki. Wypadł mi między palcami. Śrut od wiatrówki daje naprawdę przepiękny sygnał. Często i gęsto, zwłaszcza jak jest spłaszczony. Ale ten jest akurat w pięknym stanie. Zaraz zobaczycie. No, chodź ty. O. Śrucisko. Wychodzi w każdym kąpielisku praktycznie, jak się kopie takie drobne sygnały. Moi drodzy, Michał uratował nam chyba honor. Ciekawe, czy złotko, czy nie złotko, ale coś się za bardzo cieszę, żeby to nie miało być złoto. Ale uratowałem. Co? Wypadł uratowany. Tak? Jest złotko? No to szczęście, bo kurczę, ja już opadałem z sił, powiem ci. Ty chociaż coś miałeś. Co? Ty już coś miałeś. No ale to tak wiesz, przez cały weekend, nie? A dzisiaj to jeszcze nic niestety. Małe srebereczko. Co to jest? Sreberko. A sreberko, się cieszę, że sreberka. Ja myślę, ja byłem pewny, że złoto. Na tej tym pustyni. No, no nie taka pustynia. No dobra, ale przynajmniej ładny stan, gawki. Na ile było? 9. 9, no może być. Ja myślałem, że złoto masz, kurde, za bardzo się cieszył. Boję się to wziąć do rąk. Boję się to wziąć do rąk. Bo nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czy jest prawdziwy, czy nie. Ja pierdzielę. Aż takie duże? Widzisz, wystaje. Ty, to chyba będzie prawdziwe, nie? Ale my tu będziemy grabić. Nie klnij. Włączona kamera. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Jest! Jest! Tak! Ja tu stoję, idź po grabie, Michał. Michał, idź po grabie, ja tu stoję, nie? Ja pierdzielę. Ale piękny. Ale piękny. Ale piękny. O, wkładam go tutaj i stoję tutaj, nie? No ja ci mówię, masakra po prostu. Nie ruszaj się. Co? O, nie, grabie tu mam, w wodzie. I teraz tak, jeżeli tu był taki łańcuszek, taki krzyżyk, to łańcuszek no z 30 gramów minimum, więc zaraz będziemy sprawdzać. Dobra, ja się wyłączam i będziemy grabić. Zobacz, jeszcze Michał stoi na grabiach specjalnie, żeby się głębiej wbijały. Ja pierdzielę po prostu. Sorry, że się powtarzam cały czas, ale uważam, że jedno z najlepszych znaleźli z tego roku. No nie wiem. Pograbię sobie jeszcze tutaj w koło tego. Łańcuszki często są nalezione, ale o kurka wodna.
Ja się nie dziwię, stary, też bym miał zazdrość. Też bym miał zazdrość. Dobra, szukam już bez kamery włączonej. 18,20, dość głęboko, może 2 złote. Ale nie mogę trafić. Trzeciej raz kopię teraz i zaraz zobaczymy. O, w końcu trafione. W końcu trafione. I co to? Jakaś przypinka. Ciekawe, cóż to za przypinka jest. No nic, do fajnych fantów. Zobaczcie, jakiś stary wtyk jack. Takie rzeczy w wodzie. Baterie, jakieś kotwiczki wędkarskie. No dobra, kotwiczki wędkarskie to jest jeszcze zrozumiałe jaki. Chociaż na kąpielisku nie do końca, ale dobra. Natomiast baterie, wtyki, jakieś bezpieczniki to jest masakra. 16-17 ID. Podwójne piknięcie, to może być, myślę, że groszek na sztorc. Ale to może być również coś ciekawego. Jest, chyba pomyliłem się, 2 grosze na sztorc. Z tego co widzę. Tak jest, 2. Ładne 12, 13. To będzie raczej złotówka. To już myślę, że jest dosyć duży pewnik. Macie pewności nigdy nie da, nie? Zawsze sam to powtarzam, że to trzeba sprawdzić zawsze, żeby być pewnym. I ołów, zwinięty ołów, widzicie? A dawał naprawdę piękny sygnał na złotówkę. No chodź to maleńki. Takiego kawałku ołowiu jeszcze tutaj nie spotkałem chyba. Jeżeli chcecie zobaczyć poradnik, jak szukać drobnego złota, to za chwilę wyświetli wam się u góry w prawym górnym rogu link do tego filmu, gdzie daję kilka wskazówek, jak chodzić z wykrywaczem, by szukać drobnego złota. Link będzie u góry w prawym rogu. A ja wracam do poszukiwania.